kampus WSB we Wrocławiu to aż 5 budynków. A, B, C, H oraz G. Wszystkie są zlokalizowane przy ulicy Fabrycznej, więc nie musicie martwić się dojazdami w różne części miasta. W pobliżu kampusu znajduje się obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Wrocławskiego Parku Biznesu oraz Wrocławskiego Parku Technologicznego. Dla ponad 25 tysięcy osób ta część miasta jest miejscem pracy i nauki. Znajdujemy się teraz pod naszym najnowszym budynkiem, budynkiem G, w którym pierwsze zajęcia rozpoczęły się jesienią 2020 roku. To tu znajdziecie najważniejsze działy obsługujące studenckie sprawy. Dziekanaty pierwszego i drugiego stopnia, dział obsługi finansowej studenta, biuro karier i biuro obsługi osób z niepełnosprawnością. Jest tu również aż 58 sal dydaktycznych i wykładowych, w tym sala konferencyjna oraz pracownie komputerowe. Budynek znajduje się pod adresem Fabryczna 14G. Możecie tu dojechać autobusem. Dojście z przystanku Fabryczna nie zajmie Wam więcej niż 10 minut. A jeśli dojeżdżacie spoza Wrocławia, możecie również przyjechać pociągiem. Stacja kolejowa Wrocław-Muchobór znajduje się około 1,5 km od nowego budynku. Skoro poznaliście już wszystkie najważniejsze fakty o naszym kampusie, zapraszam do środka. Jesteśmy w holu głównym. Tu znajdziecie informacje, gdzie jakiego działu szukać. Dziekanat to miejsce, do którego jako student będziesz zaglądał dość często. To tutaj przedłużysz ważność swojej legitymacji studenckiej, otrzymasz zaświadczenie o statusie studenta, złożysz wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce i załatwisz wszelkie sprawy związane z tokiem studiów. Większość pozostałych spraw bez problemu załatwisz przez ekstranet. Biuro Karier zajmuje się wspieraniem studentów w organizacji i rozliczaniu praktyk, ale także w poszukiwaniu staży i zmianie miejsca pracy. Jeśli potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery, w tym również pomoże Wam doradca zawodowy na indywidualnej konsultacji. Dodatkowo we współpracy z pracodawcami Biuro Karier organizuje dla studentów szkolenia, rekrutacje i programy mentoringowo-coachingowe. Nawiązujemy stałe kontakty z pracodawcami i firmami doradztwa personalnego. Współpracujemy aktualnie z ponad 600 pracodawcami z całego regionu. Ten dział zajmuje się sprawami finansowymi studentów. Jeśli macie pytania dotyczące Waszych płatności, warto je skierować właśnie tu. W dziale obsługi finansowej studenta znajdziecie także informacje o stypendiach, na przykład socjalnym i zapomogach. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnością powstało z myślą o wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami. Forma udzielanego wsparcia bezpośrednio zależy od rodzaju niepełnosprawności zgłaszającego się studenta. Może to być indywidualny tok studiów, stanowiska komputerowe w bibliotece i czytelni przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, specjalny sprzęt, m.in. dyktafony, lupa elektroniczna oraz systemy FM, wsparcie w aktywizacji zawodowej i wiele więcej. W budynku znajdują się sale, mogące pomieścić nawet 100 osób. To w nich będziecie spotykać się na wykładach. Specjalistyczne zajęcia zrealizujecie w pracowniach i laboratoriach. Jakich? Zobaczcie sami. Tak wygląda laboratorium XR, czyli Laboratorium Technologii Immersyjnych, współtworzone z naszym partnerem biznesowym, firmą Giant Laser.
Laboratorium to daje rzadką i mało dostępną możliwość pracy z technologiami VR i XR. W laboratorium nauczysz się tworzyć aplikacje. Następnie swoje pomysły będziesz mógł realizować na profesjonalnym sprzęcie, na przykład goglach Oculus. WSB we Wrocławiu uczestniczy w programie Apple Authorized Training Center for Education, co oznacza, że posiadamy odpowiedniej jakości laboratoria oraz odpowiedniej klasy wykładowców. Dzięki udziałowi w projekcie możecie brać udział w szkoleniach autoryzowanych przez Apple. W zasobach WSB są dwie profesjonalne pracownie, w których zajęciach prowadzone są przez specjalistów przeszkolonych w Apple. Komputery iMac wyposażone są w najnowszej generacji karty graficzne. Jesteśmy w Centrum Lean Management. To właśnie tutaj zajęcia mają studenci takich kierunków jak inżynieria zarządzania, logistyka czy niektóre specjalności kierunku zarządzania. Jest to centrum rozwoju umiejętności z zakresu udoskonalania procesów produkcyjnych i usługowych. Znajduje się tu tak zwana trenażeria ze stanowiskami pracy, modele symulacyjne i poglądowe, m.in. silnik Mercedes-Benz oraz przestrzeń wykładowa. W WSB zaspokoicie nie tylko głód wiedzy. W budynku G na parterze znajdziecie restaurację Secret Garden, a na mniejszy głód pomoże Wam bufet na pierwszym piętrze. Oczywiście nie zabraknie tu najważniejszego – kawy. W budynku A za moimi plecami znajduje się Centrum Współpracy Międzynarodowej, biblioteka oraz dział, który odwiedzicie na samym początku Waszej przygody z Wyższą Szkołą Bankową – Biuro Rekrutacji. Biuro Rekrutacji to dział, z którym jesteście w kontakcie zapisując się na studia. Na studia możecie zapisać się z dowolnego miejsca online, a potrzebne dokumenty dostarczyć osobiście, za pomocą wrzutni lub poczty, a nawet paczkomatem. Współpraca z zagranicą jest dla nas niezwykle istotna. WSB we Wrocławiu współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie. Studenci wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ mają do wyboru ponad 100 uczelni partnerskich. Centrum Współpracy Międzynarodowej organizuje także różne wydarzenia integrujące międzynarodową społeczność studencką, takie jak Business Weeks, szkoły letnie czy International Christmas Dinner i wiele innych. Biblioteka jest miejscem cichym i spokojnym. To przeciwieństwo głośnych korytarzy, zatłoczonych sal i całkiem niezła alternatywa dla poszukujących miejsca do skupienia i nauki. To tutaj studenci i pracownicy znajdą bogaty księgozbiór liczący 60 tysięcy książek, ponad 40 prenumerowanych czasopism oraz dostęp do wielu baz danych, zawierających m.in. archiwa renomowanych czasopism naukowych z całego świata. Zbiory te pomogą Wam w napisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej, zdaniu egzaminu i pogłębieniu wiedzy w interesującej dziedzinie. Każdą zamówioną książkę możecie odebrać zarówno w bibliotece, jak i w książkomacie znajdującym się przed budynkiem. To oczywiście nie wszystkie miejsca, które możecie znaleźć na naszym kampusie. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w murach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.